Poranny gość Radia Zachód. A tym gościem jest Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Zachód w poniedziałek z początkiem tygodnia. No, ten początek tygodnia chyba jest bardzo intensywny. W piątek spotkał się pan z samorządowcami w sprawie dystrybucji węgla w gminach województwa lubuskiego. Wcześniej było spotkanie z premierem. Sytuacja jest trudna. Jak do sprawy podchodzą samorządowcy? Czy ze zrozumieniem, czy z pytaniami i obawami? Oczywiście ma pan rację, że sytuacja jest trudna. Wszyscy widzimy, co dzieje się w związku z kryzysem, który spowodowany jest tym barbarzyńską napaścią Rosji putinowskiej na Ukrainę. Nagromadzenie tych wszystkich zdarzeń, tych niebezpieczeństw jest największe od kilkudziesięciu lat i dotyczy to całej Europy. Jest to zdarzenie globalne. To jest oczywiście powoduje te zawirowania na rynkach cen energii elektrycznej, cen paliw. W związku z tym też ta inflacja szalejąca w wielu krajach, największa, najwyższa od 40 lat. Nie tylko w Polsce, tak jak to próbuje czasami przedstawiać totalna opozycja, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wywołał inflację. I dlatego potrzeba tych bardzo zdecydowanych działań, które pomogą polskim rodzinom, pomogą przedsiębiorcom, także tym najmniejszym, mikro, małym, średnim przedsiębiorcom. I takie działania polski rząd podejmuje. Ja tylko przypomnę do tej pory te podstawowe działania, czyli tarcza antyinflacyjna, tarcza energetyczna i ostatnio tarcza solidarnościowa i ponad 82 miliardy złotych, które trafiają do polskich rodzin, do przedsiębiorców. To jest działanie bardzo konkretne, ale też mamy sytuację związaną właśnie z zbliżającą się zimą i z dostawami, zaopatrzeniem węgiel dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Wiemy, jakie są ceny węgla na rynkach. Chcemy pomóc tym przede wszystkim, którzy są najubożsi, którzy nie mogą sobie tego węgla zabezpieczyć po takich cenach, którzy też są najmniej sprawni w tym, aby sami sobie to załatwić. Mam tu na myśli osoby chore, starsze, osoby niepełnosprawne i tutaj właśnie ta idea współpracy rządu i samorządu, bo myślę, że dla wszyscy się zgodzimy z tym, że w sytuacjach kryzysowych cała administracja publiczna jest zobowiązana do bardzo jasnych i zdecydowanych działań, a administracja publiczna to nie tylko rządowa, ale także samorządowa i w związku z tym na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu takie dyskusje były prowadzone. Wypracowano projekt ustawy, która już przeszła przez polski Sejm. W tej chwili, w tym tygodniu będzie procedowana przez Senat i mam nadzieję, że tutaj żadnych zahamowań w sensie czasowym nie będzie, bo ta ustawa jest bardzo potrzebna, pilna. No właśnie, chciałem pana zapytać o konkrety. Czy już wiemy mniej więcej, czy samorządy mają taką wiedzę, czy mieszkańcy będą mogli taką wiedzę mieć, w jaki sposób i kiedy i skąd węgiel będzie docierał do lubuskiego? Tak, tak jak pan wspomniał, chciałem też do tego nawiązać. W poprzedni poniedziałek wszyscy wojewodowie mieli w Warszawie spotkanie z panem premierem, z ministrem spraw wewnętrznych, z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych. Mówiliśmy o szczegółach tych zapisów ustawowych. Zgłaszaliśmy też swoje propozycje, uwagi. Natomiast ja w piątek spotkałem się z lubuskimi samorządami, ze wszystkimi lubuskimi samorządami w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i muszę wyrazić wielką radość i podziękować lubuskim samorządowcom. Po raz kolejny wykazali wielką odpowiedzialność i zrozumienie dla swojej roli, bo to przecież samorządowcy są najbliżej swoich mieszkańców, najbliżej ludzi, znają te problemy, o których wspomniałem i tutaj to spotkanie pokazało, że wszyscy lubuscy samorządowcy są gotowi do takiej współpracy, do udziału w tym dystrybucji tego węgla i już zgłosiłem w piątek do Ministerstwa Aktywów Państwowych pierwsze 8 samorządów, które już od dzisiaj zgłosiły gotowość do udziału w tej akcji dystrybucyjnej. Tutaj wymienię, to jest samorząd Szlichtyngowej, Dobiegniewa, Trzebiechowa, Otynia, Rzepina, Bojadeł, Niegosławic i Nowogrodu Bałżańskiego. Też przekazali
przekazaliśmy te samorządy do Ministerstwa Aktywów Państwowych, będzie bezpośredni kontakt. Natomiast to spotkanie też pokazało, że jest wiele pytań jeszcze i wiele wątpliwości w różnych obszarach tego działania, które mamy wspólnie podjąć. Te pytania przekazaliśmy również do Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale też proszę pamiętać, tak jak wspomniałem, że jeszcze w tym tygodniu ustawa będzie procedowana w polskim Senacie. W związku z tym są możliwe jeszcze poprawki do tej ustawy. Kiedy ona wróci do Sejmu, mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym tygodniu, Sejm ostatecznie tą ustawę przyjmie, prezydent podpisze i wtedy będziemy już wiedzieli ostatecznie, jak ona wygląda. Ale już dzisiaj te działania możemy podejmować wspólnie z samorządami i jeszcze raz wyrażę wielką radość i wdzięczność lubuskim samorządom, że wszystkie z wielkim zrozumieniem podeszły do tego tematu i że tutaj w tym zakresie będziemy mogli współpracować i wierzę, że to będzie współpraca bardzo skuteczna, bo przecież chodzi o pomoc naszym mieszkańcom. No tutaj nie możemy absolutnie wprowadzać żadnych elementów innych. Kiedy mieszkańcy będą mogli liczyć na ten węgiel, panie wojewoda? No te 8 samorządów, tak jak powiedziałem, już od dzisiaj wyraziło taką gotowość. W związku z tym myślę, że dzisiaj i jutro ten kontakt z Ministerstwa Aktywów Państwowych będzie. To jest, tak jak pan wspomniał, będą wskazane miejsca, kilkadziesiąt takich miejsc ma być w Polsce wskazanych dla samorządów, aby ten, z których ten węgiel będzie mógł być przewożony do poszczególnych samorządów. Chodzi o to też, żeby to były miejsca niezbyt odległe, bo przecież chodzi też o transport, chociaż w tej ustawie też jest zapisane, że rząd będzie refundował też koszty transportu dla samorządów. Panie wojewodo, wie pan też, że w przestrzeni medialnej pojawiają się od razu już ataki na jakość tego węgla, że on się nie pali, krótko mówiąc. Tymczasem premier w weekend mówi o tym, że przed dystrybucją węgiel jest sprawdzany trzykrotnie. Dlaczego takie pojawiają się insynuacje? Ja słyszę już takie różne rzeczy z ust przedstawicieli totalnej opozycji, tych, którzy nie chcą współpracować, nie chcą wspomagać, a szukają wszędzie, gdzie tylko można, możliwości ataku na polski rząd, na to, że nie udaje się cokolwiek robić. Pan premier już nam mówił o tym w poprzedni poniedziałek, że ten węgiel ma odpowiednie certyfikaty, że on jest sprawdzany, że te certyfikaty będą też przekazywane w te miejsca, gdzie ten węgiel będzie dystrybuowany, że on jest dobrej jakości i że tutaj nie ma z tym żadnego problemu. No nie dziwię się, że totalna opozycja próbuje wszystko blokować. Już nie wystarczy te akcje, które robią w Brukseli przeciwko Polsce. Jeszcze trzeba tutaj na miejscu, nawet w sytuacji tak dramatycznej, jaka jest spowodowanej tą wojną na Ukrainie, też zamiast wszyscy razem pomagać mieszkańcom, to próbują nawet w tym temacie tutaj wbijać swoją szpilę. No ale trudno. Mamy taką rzeczywistość, taką opozycję, jaką mamy. Musimy sobie z tym radzić, bo chodzi o dobro przecież naszych mieszkańców. Mamy już mało czasu do końca audycji, a chciałem jeszcze z panem dwa wątki poruszyć. Pierwszy to wspomniana już opozycja i Donald Tusk, który podchwycił artykuł z jednego z tygodników mówiącym o tym, że afera taśmowa była inspirowana. Tak tę insynuację można by tutaj konkludować, inspirowana służbami rosyjskimi. Tymczasem po ujawnieniu przesłuchań świadka, na którego powoływał się Donald Tusk, okazało się, że on sam wpada w tarapaty, bo ten świadek zeznawał także, że jego syn otrzymywał łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro. Czy w tej sprawie powinna być według pana powołana komisja śledcza? Wie pan, to już trudno się połapać w tym, co mówi pan Tusk. On jakiejś kosmicznej rzeczywistości chyba żyje i tak się tym wszystkim już zakręcił, że zapomniał, że kiedy afera taśmowa została ujawniona, to nawet słowem wtedy Platforma Obywatelska nie wspominała o tym, że tutaj jest jakaś inspiracja służb rosyjskich. I wtedy też pamiętajmy, w 2015 roku, kiedy mówiliśmy o komisji śledczej, to Platforma Obywatelska murem była przeciwko powołaniu takiej komisji. Teraz, kiedy wymyślono tą teorię, kosmiczną teorię, tak powiem, która ma dowieść na to, że to rząd pana Tuska został obalony, dlatego że służby rosyjskie chciały zainstalować w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy, jak było. Rząd Tuska został obalony, dlatego że była bieda, bezrobocie i nie dbano o Polaków. Natomiast
dzisiaj próbuje się robić te różne przedziwne działania. No i teraz pan Tusk zaplątał się tak mocno, że najpierw uwiarygodnił tego świadka Marcina W., który był wygodny i ten artykuł w jednym z tygodników atakujący rząd Prawa i Sprawiedliwości. I teraz, kiedy ten sam uwiarygodniony przez pana Tuska świadek mówi, że pan Tusk przyjął łapówkę i jego syn ją odbierał w reklamówce jednych z sieci handlowych, no to oczywiście wtedy jest sytuacja bardzo kłopotliwa i no zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale to już jest takie brnięcie i takie kosmiczne wymysły i pan Tusk robi, że trudno traktować tego człowieka poważnie, a przecież był premierem Polski. Ja to zapytam jeszcze pana o Prawo i Sprawiedliwość. W weekend w województwie lubuskim wizytował Tomasz Poręba, także Elżbieta Rafalska, europosłowie byli w Słubicach i w Kostrzynie. Wprawdzie wybory parlamentarne za rok, stąd pytanie o ten objazd. Czy to jest element słuchania się w lokalne problemy przy kształtowaniu przyszłego programu, czy bardziej próba przyciągnięcia wyborców? Mówiliśmy o tym w roku 2015-2019, kiedy odbywały się wybory parlamentarne, że program Prawa i Sprawiedliwości powstawał na podstawie rozmów w tysiącach różnorakich spotkań, rozmów z Polakami. Ten program jest realizowany, natomiast chcemy w tej chwili też wsłuchiwać się w te głosy Polaków, które są także ważne w tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy. Chcemy rozmawiać, ale chcemy też mówić o tym, co zrobiliśmy, bo naprawdę ogrom tego programu, z którym szliśmy do wyborów w 2015 i 2019 roku został wykonany. Oczywiście nie uszczegliśmy się błędów, to jest oczywiste i chcemy też o tym mówić, o tym rozmawiać z Polakami. Stąd te objazdy, stąd były te dwa dobre, bardzo dobre spotkania z europosłem Tomaszem Porębą. Na którym europoseł także chwalił wojewodę lubuskiego i mówił, że wiele inwestycji w regionie ma pieczątkę wojewody lubuskiego. Czy taką pieczątkę ma także 250 milionów złotych dla Gorzowa? Wie pan, no robię wszystko, co powinien robić wojewoda jako przedstawiciel rządu, ale jednocześnie osoba, która osadzona jest w swoim regionie, w swoim województwie. Przecież byłem wieloletnim samorządowcem, znam te problemy, kontaktuję się z samorządowcami na bieżąco. Cieszę się, że ta współpraca z samorządami szczebla podstawowego, powiatowego jest bardzo dobra. To przynosi efekty, to są te miliardy, które znalazły miejsce w naszych gminach, samorządach, małych miejscowościach. Zrównoważony rozwój naprawdę jest realizowany i to widać w samorządach naszych małych, dużych, większych miejscowościach. Mam okazję bywać wśród mieszkańców, mówią o tym. Te pieniądze naprawdę spowodowały, że jesteśmy na zupełnie innym poziomie rozwoju. Mieszkańcy chwalą sobie jakość dróg. To widać w każdym samorządzie i te pieniądze będą dalej trafiały, a ja w każdym momencie oczywiście działania samorządów w tych dobrych projektach będę wspierał. Obiecywał wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu serdecznie. Pozdrawiam, życzę dobrego tygodnia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.